Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek będzie taki w sumie krótki, ale bardzo motywacyjny, bardzo zachęcający, ponieważ pamiętacie, jak zbieraliśmy na Maję Kapun, na operację Maję Kapun w Nowym Jorku? Cena była ogromna, w końcu się udało, między innymi również dzięki nam. Ja nie mam ogromnych zasięgów, nie jestem nie wiadomo jak sławny, jak bardzo sławny, ale również my wspólnie, ja, Wy widzowie, możemy wspólnie się przyczynić do pomocy komuś i jest ku temu kolejna okazja. Chodzi tutaj o Martynę, która ma mieć operację skoliozy w Niemczech. O metodzie VBT mówiłem. Niestety u Martyny metoda VBT się nie sprawdzi, ponieważ metoda VBT jest stosowana głównie u dzieci. Dlatego u Martyny zostanie zastosowana metoda ASC, o której jeszcze nie wspominałem, ale w odcinku o VBT coś już napomniałem, a o ASC też kiedyś zrobię odcinek, żeby się jakby szczegółowo w to zagłębić. Cena operacji Maji Kapun była ogromna. Cena operacji Martyny jest dużo mniejsza, ale nadal jest to ogromna kwota, bo ponad 200 tysięcy. 200 tysięcy. I my małymi kroczkami możemy się przyczynić do pomocy. Możemy się przyczynić do tego, żeby Martyna mogła normalnie żyć. Możemy jej przywrócić w jakimś stopniu małymi kroczkami szansę, dać jej szansę na normalne życie. Ja już to mówiłem w przypadku Maji Kapun i tak dalej. Ja wiem, jak to, jak. No, mnie akurat skolioza nie bolała, znaczy, ale wiem, jak to jest mieć skoliozę, wiem, jak to jest mieć operację, i wiem, jak po operacji można się czuć lepiej i można korzystać z życia. Martyna będzie miała tą jakby większą szansę na jeszcze lepsze życie niż ja, ale no, ja też nie narzekam, też się bardzo cieszę, dlatego zachęcam do zbiórki. Można, jest również licytacja na Facebooku, nazywa się Licytacja dla Martyny Nowak na operację skoliozy w Niemczech. Jest to licytacja tam odzieżowa, to wszystkie panie zapraszam, no panów też, ale głównie to chyba panie. I tutaj pisze, że grupa została założona w celu wsparcia zbiórki, która ma odbyć się w Niemczech. Dokładny termin zabiegu jeszcze nie znamy. 19 kwietnia Martyna ma mieć konsultację w Niemczech. Czas oczekiwania na zabieg to około od 2 do 3 miesięcy. Kwota do zebrania to aż 47 tysięcy euro. Ogromna kwota, a my możemy się przyczynić małymi kroczkami do pomocy. Oraz chciałbym również zaznaczyć jedną rzecz. Jutro przyjeżdża pan Filip, którego znacie, nowi widzowie nie znają, to na pewno poznają i razem z panem Filipem, ja również w imieniu pana Filipa, chciałbym was zaprosić jutro. Dokładnej godziny nie znam, ale na pewno będzie to po godzinie 14 na live'a charytatywnego. Właśnie będziemy się starać po troszkę zbierać na pracy Martyny. Jak wyglądają u mnie live'y charytatywne, to wiecie. Pogadamy, popierdzielimy głupoty, luźna atmosfera, luźne pytania. Jakbyście chcieli coś wiedzieć na temat zbiórki Martyny, to oczywiście będzie i w opisie, i jutro też będzie podany link do naszego Tipli, dzięki którym później nagramy, jak przekazujemy, żeby było wszystko legalnie i tak dalej. Zbiórka ale również możecie także sami wpłacać, bo pod tym odcinkiem dam linka. Zbiórka oczywiście jest zweryfikowana, to nie jest żaden scam, absolutnie. Ja również z Martyną mam stały kontakt, także tutaj możecie mi zaufać, tu wszystko jest, jak to się mówi, legitnie, legalnie załatwione. Także bardzo serdecznie zapraszam. Czym będzie nas więcej, tym będzie miło. Miło sobie porozmawiamy, a przy okazji w jakimś stopniu, choćby niewielkim, pomożemy. Pokażmy siłę tych 1300 osób, 1300 subskrypcji, które zdobyte. Zasięgi może moje nie są wielkie, ale zawsze mniejsze bądź większe, ale są. I każda złotówka tutaj się liczy. Pomóżmy Martynie odzyskać normalne życie. Zapraszam jutro. Na razie.